Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Zbyszek Bytomski z IBI i jego SKM, Serwis Koszykówki Młodzieżowej. Do Wieliczki już jeżdżę od lat. Jak wiecie, Wieliczka jest u mnie w top 5, jeżeli chodzi o turnieje. Niezliczoną ilość razy tutaj byłem. Miał być ten turniej dla rocznika 2011 już na nowej hali. No niestety, wiecie jak to jest, nie zawsze ten są przyjęte wszystkie rzeczy przez BHP i inne ten odbiory. No i nie udało się, ale za to za tydzień 2012 już od soboty ma tam grać. Póki co ten turniej dla 12 drużyn jest rozbity na dwie hale. Tutaj na kampus Wielicki w SP1. Jak wszyscy wiecie, tutaj mnóstwo razy z IBI był. Piękne turnieje były, mecze gwiazd. Teraz też będzie pięknie. A kto startuje tutaj w tym ogólnopolskim turnieju, to ja przeczytam. Jest z nami jedyna drużyna z Ukrainy, dlatego to turniej międzynarodowy. Czerniowce, Ukraina, KZ Dus. Jest Górnik Wałbrzych, jest KS Pogoń Ruda Śląska, MKS Piotrówka Radom, Regis Wieliczka, Kadet Oświęcim, Oknoplas Kraków, Sokół Łańcut, Obra Kościan, Nenufar Ełk, Mos Opole i Wilki Szczecin. Jest to, ten turniej jest uważany jeden z mocniejszych turniejów w Polsce, a już parę turniejów dla rocznika 2011 się odbyło. Wiemy o tym, że kategoria U13 to kategoria mistrzowska. Chłopcy przygotowują się do Mistrzostw Polski U13. Póki co jeszcze ligi nie ruszyły i właśnie te turnieje ich przygotowują. Ja szybko jeszcze powiem tutaj, że Ministerstwo Sportu i Turystyki włączyło się tu w pomoc finansową do turnieju. Jest Kampus Wielicki, jest Wielicki Ośrodek Sportu, Orły Sportu, Fundacja, Mikrogranty, Powiat Wielicki, Wieliczka i Szkoła Podstawowa numer 1. Słuchajcie, wszystkie mecze będą transmitowane na żywo na kanale YouTube. Proszę tylko wpisać na kanale UKS Rekin z Wieliczka. I nie będzie z każdego meczu osobnego filmiku, tylko będzie jeden film cały czas szedł z jednej hali. Czyli włączycie na kanale na przykład Kamp Wielicki i cały czas do końca poleci i możecie sobie oglądać, cofać albo na żywo oglądać mecze, tak samo w SP1. Dzisiejszy mecz otwarcia tutaj rozgrywają się już dwie drużyny. Nie ukrywam, że drużyna z Rudy Śląskiej to moja ukochana drużyna z mojego miasta, gdzie mieszkam. Znam tych chłopaków od malutkiego. Bardzo dużo czasu tutaj przebywam w Rudzie Śląskiej. KS Pogoń Ruda Śląska podejmie drużynę z Podkarpacia. Sokół Łańcut. Zapowiada się ciekawy mecz. Przypominam, to nie Mistrzostwa Świata, to tylko turniej dzieciaków towarzyski. Nie przeżywajmy tak tych wyników. Dzieci się szkolą, dzieci to też przeżywają. Rozmawiałem tutaj z chłopakami, mówili, że mają stres, bo jest to ich pierwszy turniej i na pewno by chcieli jak najlepiej wypaść, a my jedynie co, my kibice, tylko możemy bić im brawa i cieszyć się z ich dobrych zagrywek. I to wszystko, a nie karcić, nie przezywać na nich, bo cała droga jest przed nimi. Wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. To na razie tyle. Będą wywiady, jak zwykle będzie wiele, wiele ciekawostki. Z Wieliczki pozdrawia Zbyszek Bytomski i przypominam, międzynarodowy turniej z udziałem 12 drużyn rocznika 2011 Moci U13. Pozdrawiam z IBI.